Cześć. Taki bardzo spontaniczny filmik, ponieważ wychodzę i trochę się wystroiłam, więc pokażę Wam strój dnia. A zanim to powiem Wam, czym wykonałam makijaż. Jest to Zoeva Coco Blend, chyba tak to się czyta. Ja za chwilę będę nagrywała haul zakupowy, więc opowiem Wam o tej paletce. Bardzo mi się zresztą podoba, bo ma takie niespotykane cienie. Natomiast na ustach pomadka w kredce z tych miniaturowych, które kupiłam sobie w takim jakby zbiorczym opakowaniu. Bardzo fajna, delikatna i no i właśnie goście dzisiaj na moich ustach. Jest tak strasznie... jest nic gorąco, jest upalnie wręcz. Ja już czuję, że zaczyna brakować mi powietrza. W związku z tym, że są takie upały, więc ja cały czas włosy staram się mieć związane i dzisiaj upiłam sobie jakiegoś tam koczka, który pozwala mi na to, żeby tu obszary mojej twarzy dostawały trochę więcej powietrza. Przy rozpuszczonych włosach nie wytrzymałabym. I jak to zawsze w upały ja zakładam sukienki, nie noszę wtedy ani spodni, ani leginsów, bo po prostu udusiłabym się, więc zawsze zakładam sukienki. A że czarnych mam najwięcej, więc je też zakładam. Tym razem założyłam chyba jedną z moich najstarszych sukienek, którą kupiłam dawno temu i jest to sukienka z firmy Wallis. I wiele rzeczy starszych sprzedałam, oddałam, nie trzymam, bo wiem, że ich nie założę, natomiast do tej sukienki wciąż powracam. Ona jest dosyć długa, symetryczna, ale ma też w sobie takie bardzo fajne zdobienie, które ja bardzo lubię. Jest tu taka klamra z takim wzorem panterki i tu po prostu się ją zawiązuje i ona jest taka zakładana tutaj, można, tu jest taki jakby rozporek na nogę i ma frędzle, które znowu są modne, więc wyjęłam ją i ja się w niej bardzo tak luźno czuję. I jakoś tak wiem, że wytrzymam w ten południowo-wieczorny upał. A jeśli chodzi o biżuterię, zegarek, bransoletka z Yes, to jest Swarovski, taka srebrna, ponieważ zegarek jest złoto-srebrny, to pomyślałam sobie, że dorzucę sobie jeszcze tą srebrną bransoletkę i w zasadzie to wszystko z biżuterii, a na nogach mam Melisy Vivienne Westwood, które rewelacyjnie mi się tutaj właśnie sprawdzają na takie upały. One są mięciusieńkie, ta guma jeszcze bardziej się rozciąga w taki upał, więc idealnie one się sprawują. I wezmę, ponieważ tutaj są te złote serca, więc wezmę torebkę Michaela Korsa. Ja wiem, że ona jest na wyjście może za duża, ale ja w takie upały wkładam mnóstwo rzeczy i po prostu bezpieczniej się czuję, jeśli mam wszystko przy sobie. No i cóż, niech będzie duża torebka, to mi w niczym nie przeszkadza. Mam kilka mniejszych, ale to, co chcę z sobą zabrać, to na pewno nie zmieściłyby się w tej małej torebeczce. Także zabieram tą dużą, jest ciężka, bo też sporo rzeczy tam włożyłam. I to taki bardzo szybki, spontaniczny filmik. Taka moja stylizacja na upały. Bardzo dobrze się czuję, mam nadzieję, że ten wieczór też będzie przyjemny, bo nie chcę się pocić, męczyć w czymś i nie wiem, założyć coś, w czym nie będę się zbyt komfortowo czuła. Zależy mi na tym, żeby się dobrze bawić, tak? A nie myśleć o tym, że się pocę i duszę się w tym ubraniu. Także to tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać w moim filmiku. Do zobaczenia niebawem. Cześć!